kiedy otrzymywałem propozycję reżyserii za granicą, pracując jeszcze w Polsce, to zawsze najpierw myślałem, jaką sztukę polską mógłbym wystawić. I rzeczywiście reżyserowałem Różewicza w Irlandii, Różewicza również w Bułgarii. Były i inne przedstawienia. Potem, kiedy znalazłem się w Stanach Zjednoczonych, mówiąc po prostu, jak ja to mogłem robić, aby mówić o polskim teatrze, aby popularyzować polski teatr. Ja robiłem to na co najmniej dwa, jeśli nie na trzy sposoby. Po pierwsze, ja prowadząc wykład z historii teatru, przemycałem, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ja umieszczałem fragmenty dotyczące polskiego teatru, o których amerykański profesor nie mówiłby, a ja o nich mówiłem. Prowadziłem także osobne seminaria z historii na uniwersytetach, z historii polskiego dramatu i teatru. Równocześnie, kiedy reżyserowałem, to wybierałem świadomie sztuki polskie. Zarówno kiedy reżyserowałem w teatrze zawodowym, tutaj moje przedstawienie Szewców w Teatrze Odyssey w Los Angeles byłoby dobrym przykładem, jak i na uniwersytetach. Wyreżyserowałem w rezultacie wiele przedstawień sztuk polskich, Różewicza, Głowackiego, Jasińskiego i innych. Były to przedstawienia z reguły z dużymi obsadami. Ja w czasie prób analitycznych miałem okazję i to był też jakby pretekst mówienia więcej o teatrze polskim, objaśniając okoliczności, w jakich powstawały te sztuki, jakich problemów dotyczą, mówiąc o autorach. I w rezultacie wzbudzało to wielkie zainteresowanie. No a ten trzeci sposób to była moja wiele lat w rezultacie trwająca współpraca z Polskim Teatrem w Toronto. Tak się złożyło, że niedaleko, tylko przez jezioro Ontario, sąsiadowaliśmy tutaj z Marią Nowotarską i Agatą Pilitowską, dwoma znakomitymi polskimi zawodowymi aktorkami. A ja po tej stronie, po amerykańskiej stronie jeziora, no, byłem tym polskim zawodowym reżyserem. Namówiliśmy się, że trzeba połączyć jakość sztuki, jakość siły i robić razem polski teatr. I w rezultacie powstał cykl przedstawień sztuk, które początkowo, pierwszy był taki tekst, który ja zaproponowałem Marii Nowotarskiej o Helenie Modrzejewskiej, który już był wcześniej grany, był także publikowany, ale ona go zagrała i bardzo się to udało, ale potem już mając te dwie aktorki jakby w cudzysłowie do dyspozycji, chętne do pracy ze mną, pisałem dla nich sztuki osobne. Powstał z tego cały długi wątek sztuk, które mówiły o wielkich Polkach. One, Maria Nowotarska i Agata Pilitowska, grały wielkie Polki emigrantki. Tym sposobem no, sami jakoś pogłębialiśmy nasze myślenie o polskim losie emigracyjnym, a także dawaliśmy widzom, którzy z takich środowisk emigracyjnych się wywodzili, dawaliśmy im no, do myślenia, do jakiejś rewaluacji ich losów emigranckich.